Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy. Poprzedni o Amidze. Bardzo Wam się spodobał, natomiast był on jakby przefiltrowany troszkę przeze mnie, to znaczy nie było omówione wszystkich gier, tylko część tych gier wybrałem, które wydawały mi się najciekawsze, więc dzisiaj wracamy do Amigi, kolejna dawka historii. Nie zawsze może te historie będą jakoś specjalnie spektakularne, ale oczywiście całość będzie poświęcona grom na Amidze, które grałem nie u siebie. Tak jak przypominam, mam okno otwarte, także może troszkę być lekki pogłos, ale jest mega gorąco dzisiaj i najchętniej bym z gołą klatą nagrywał. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od tego, że w tym odcinku już nie będzie raczej o hardwareze, bo chyba że coś mi się przypomni, ale szczerze mówiąc głównie będzie to poświęcone grom. Postaram się też zrzucić jakieś gameplaye. O to pytaliście mnie, żeby w poprzednim odcinku, żeby jakieś gameplaye z tych gier pokazać, żeby było wiadomo, o czym mówię, więc tutaj gameplaye też mam nadzieję, że uda mi się zgrać i one Wam się pojawią. Tak jak mówię, też gry nie będą jakby ułożone chronologicznie, co kiedy było, bo trochę mi się nie chciało tego już tutaj ustawiać, więc nie zdziwcie się, jeżeli najpierw będzie gra jakaś nowsza, a potem wrócę do jakiejś starszej gry. Pierwszą grą, w którą żeśmy bardzo dużo na Amidze grali, to był Arcade Pool. Arcade Pool był bardzo prostym bilardem. Wtedy na PC-tach najbardziej znanym bilardem był Jimmy White Snooker, natomiast Arcade Pool postawił, znaczy Jimmy White był dosyć taką zaawansowaną grą, bo ta grafika była cała w 3D, stół był 3D, można było kamerą ruszać, tu, tam ustawiać, to było fajne, robiło to wrażenie, ale Arcade Pool na Amigę postawił na proste rozwiązanie. Cały stół widziałeś w całości z góry i właśnie taki był sznyt arcade'owy, przez co ta gra była niesamowicie grywalna i grało się w to absolutnie fantastycznie, szczególnie gdy grało się w dwie osoby. Jimmy White był dosyć takim, można powiedzieć, skomplikowanym bilardem, natomiast tutaj mieliśmy wszystko uproszczone do granic możliwości, odpalasz, grasz i w zasadzie nawet jak nie umiesz grać w pula, 15 sekund i ogarniesz wszystko. I to było właśnie fajne i pamiętam, że w Arcade Poola żeśmy sporo tyrali, nawet sobie robiliśmy jakieś takie tam mini turnieje, że tak powiem. Potem Arcade Pool chyba się pojawił wreszcie na PC-cie, ale ponownie na Amidze milej go zapamiętałem. Na PC-cie już mi się nie wydawał tak dobry jak na Amidze i żeśmy sporo tam w te bile żeśmy tłukli kijami. fajna gierka. Dzisiaj brakuje takich właśnie, bo te wszystkie pule, które są takie, wiecie, jak najbardziej, znaczy nie wiem teraz, bo wiem, że w tamtym czasie może to bardziej takie były, żeby jak najbardziej to profesjonalnie pokazać, żeby oddać tą grę, a tam to było proste właśnie, to właśnie to w założeniach miało być proste. O ile dobrze pamiętam, to zrobiła firma Team 17 i Team 17 w tamtych latach to był synonim jakości. Mogłeś w ciemno kupić ich grę i wiedziałeś, że będzie dobra. I oni mieli mnóstwo marek, nowych marek, które wypuszczali na rynek, które okazywały się hitami, bo oni naprawdę mieli dobre te gry. Przemyślane, fajne, sprawiające po prostu radochę. I Arcade Pool był właśnie jedną z takich gier. I teraz gra, słuchajcie, o której nie za wiele pamiętam. Pamiętam tylko intro. I to widziałem, pamiętam, u Arka. Arek kiedyś przychodzę do Arka. Arek mówi, pokażę Ci, jakie intro tutaj w tej grze jest, to odpadniesz. I tą grą był Wolfchild. O ile dobrze pamiętam, teraz tak jak mówię, powołuję się na moją zawodną miejscami pamięć, gra była takim platformerem, gdzie chodziło się takim typkiem, który zamieniał się w wilkołaka. I to intro, słuchajcie, właśnie pokazywało całą tą metamorfozę człowieka w wilkołaka. Oczywiście to było na dzisiejsze czasy standardy, to jest prymitywne, bo to wszystko było oczywiście w dwuwymiarze zrobione, ale pamiętam, że to intro zrobiło na mnie wrażenie i wyglądało naprawdę spoko. Nawet nie widziałem tego, to też jest ciekawostka, że w tamtym czasie nawet nie zwracałeś na to uwagi, że cała ta animacja dzieje się w jakimś maluteńkim okienku na środku ekranu wielkości znaczka pocztowego. Tego się nie widziało, tak? Widziało się tylko to, że ta animacja jest. Potem lata później doszedłem, że ta zmiana cała tej postaci była wzorowana na transformacji
człowieka w wilkołaka z pierwszej części filmu Skowyt. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Samej gry, tak jak mówię, nie pamiętam. Znaczy, że chyba ta gra jakoś super nie była i jakoś mnie specjalnie nie porwała. Natomiast to intro, no, robiło wrażenie. Może to nie było intro klasy, nie wiem, Cannon Fodder, czy intro z flashbacka, ale robiło wrażenie. Pamiętam, że wtedy zrobiło na mnie spore wrażenie. No, Mariola chyba zaczęła też Skype'a, także będziemy mieli tutaj pogłos lekki Marioli. Mam nadzieję, że może nie zbiera nawet, może tego nie słyszycie. Dalej mam, słuchajcie, ciekawą grę i ciekawą historię. Pinball, tylko nie pamiętam, czy Pinball Fantasy, czy Pinball Dreams. To były gry, które uderzyły po prostu niesamowite. Znaczy, może inaczej, te gry na początku nie były znane. Granie we flipery na PC-cie, na Amidze nie było znane. Pojawia się Pinball Fantasy i Pinball Dreams, które były game changerami. Nagle się okazuje, że można stworzyć fajny pinball, który sprawia ci masę radochy, jest fajna muzyka, świetna fizyka bili i po prostu pinballe wtedy jakby tak przez te dwie gry, nie pamiętam, przez pierwszą część, chyba Pinball Fantasy było pierwsze, czy tam, no nie wiem, która. Przez tą pierwszą część pinballa jakby jak grzyby na deszczu zaczęły się pojawiać inne firmy tworzące pinballe. Na Amidze były właśnie Pinball Dreams, Pinball Fantasies, na PC-cie był mega, mega kiepski Tristam Pinball. Potem pojawił się Epic Pinball z najbardziej absurdalnym i kretyńskim stołem Enigma, ale to zupełnie nie miało startu do... No i potem już pojawiły się te porty z Amigi, czyli Pinball Dreams, Pinball Fantasies, potem był Pinball Dreams 2 ze stołem Afrika i chyba najlepszy w mojej opinii Pinball Illusions, który był już totalnym odpałem jak dla mnie. Natomiast te pierwsze pinbole, pamiętam, że grałem u Arka i mówię, kurde, jakie to jest dobre, nie? To niby nic, nie? Jak grałeś, to tak, ale tak to wciągało, że to nie mogę się oderwać od tego. I tutaj wchodzi na scenę ponownie mój kolega Zbyszek z Bylu, który... To była w ogóle ciekawa historia, to muszę wam opowiedzieć na początku, czy będę tak postaram się podtrzymać tutaj zainteresowanie tą historią. To było jakoś w weekend. Mnie w weekend nie było, Jarka w weekend nie było, nie wiem, czy gdzieś wyjechaliśmy, znaczy nie razem, osobno, tak? I w poniedziałek z Bylu do nas przybiega i mówi, musicie coś zobaczyć, pobiłem rekord w pinballu, ale musicie iść teraz, nie? On mówi, bo żeby wam to pokazać, nie wyłączałem Amigi od piątku, nie? Czyli przez dwa dni cały czas ta Amiga działała, nie? I mówi, musicie to zobaczyć, nie? Że no i wiecie, jak tam z Bylu, nie? Tam pobił rekord, tam, dobra, idziemy, nie? Co z Bylu zrobił, słuchajcie? Na stole, który się nazywał Milioner, to chyba było, nie wiem, z którego pinbola, Milioner w każdym razie, są takie trzy grzybki chyba w lewym górnym rogu i on zablokował, słuchajcie, tą bilę, że ona się odbijała od tych trzech grzybków, zgliczował jakby grę, że bila jakby nie mogła opuścić tego trójkąta tych grzybków, jakoś tak się zaczęło odbijać w kółko i ta gra, słuchajcie, nabijała wynik przez dwa dni, czy tam nawet więcej, bo cały, pewnie nie wiem, kiedy on tam w piątek przestał grać, czyli piątek, sobota, niedziela, on nabijał cały czas ten wynik, właśnie blokując tą bilę. Pamiętam, że jak ja mówię, no nie wierzę, nie? I była taka historia, nie wiem, czy to w końcu doszło do skutku, że ja mu pożyczałem aparat fotograficzny, bo on chciał zrobić zdjęcie i w tamtym czasie w Top Secrecie było coś takiego jak Highscore, gdzie zamieszczano wyniki najlepszych graczy. On chyba chciał to do Top Secretu wysłać. Nie wiem, czy to wysłał, wiem, że aparat mu pożyczałem. Możliwe, że wysłał, ale już potem się nie pochwalił tym. W każdym razie, słuchajcie, wynik tam był jakiś absurdalny wtedy i pamiętam, że my tak stoimy, mówimy, no fajnie, nie? I co dalej, nie? Zbyl mówi, no nie wiem, chyba muszę tą Amigę w końcu wyłączyć, nie? No i mówię, no ale z drugiej strony szkoda, nie? Bo to cały czas ten wynik się nabija i co tu zrobić, nie? A w koniec końców, nie wiem, no w końcu musiał wyłączyć tą Amigę. No już nie było mnie przy tym, ale musiało mu chyba serce niesamowicie boleć. W każdym bądź razie tego glitcha widziałem tylko raz u Zbyla i muszę przyznać, że wtedy, chociaż często były to takie opowieści z plecaka pana TikToka, wtedy faktycznie nas mocno zaskoczył. No zazdrościłem mu, nie? Zazdrościłem mu, że mu się udało coś takiego. I pamiętam, że na PC-cie, jak miałem swoją wersję pinbola, próbowałem powtórzyć ten wyczyn, ale nigdy mi się nie udało. Ja, co tam się stało, ciężko powiedzieć, nie? Był haker może, zhakował grę i tam zaczął nabijać. Bardzo możliwe. Kolejną grą jest bijatyka, jest to Body Blows. W tamtym czasie, no, w poprzednim odcinku opowiadałem wam o Street Fighterze i o naszych takich mini turniejach.
Ale Street Fighter nie był jedyny. Na scenę wchodzi ponownie Team 17, który produkuje grę Body Blows. Dzisiaj patrząc na tą grę, pod wieloma aspektami jest gorsza od Street Fightera, tego nie da się ukryć. Ale w tamtym czasie grało się w to absolutnie fantastycznie. Poczekajcie, chyba kurier idzie. Nie, jednak nie kurier. Body Blows był takim troszkę rip-offem Street Fightera, aczkolwiek, o ile dobrze pamiętam, tam wszystkie postacie były ludzkie. Nie było jakichś takich wymyślnych cudaków jak Blanka. Wszystkie postacie były ludzkie. I coś było w tym Body Blows. Chyba tam do nas przemawiało to, że w miarę prosto robiło się ciosy specjalne. To znaczy nie trzeba było kombinować, żeby puścić Hadoukena jak Ryu. Że te ciosy były jakoś tam prostsze. I pamiętam, że ponownie rozpaliło to w nas chęć grania, robienia turniej w bijatyki. I Body Blows przez długi, długi czas żeśmy w niego grali. Pamiętam, że był tam ostatni boss, który się nazywał chyba WD-40. Coś takiego chyba. I to był taki robot. Natomiast wtedy, to jest też ciekawe, że wtedy nie zauważaliśmy aż tak bardzo, że ta gra jest trochę gorsza od Street Fightera. Nie wiem, czy liczyło się to, że tych bijatek na rynku było wtedy niewiele i każda gra była witana przez nas z otwartymi ramionami, czy po prostu, nie wiem, nie potrafię stwierdzić. Pamiętam, że nigdy nie pojawiła się taka rozmowa, że Street Fighter jest jednak lepszy. Body Blows, Street Fighter był mega dobry, ale kiedy pojawił się Body Blows, był po prostu lepszy, był może dlatego, że był nowszy, bo już Street Fightera żeśmy znali. Oczywiście Body Blows to dzisiaj jak patrzy się na tą grę, no to widać, że te archaizmy i widać, że starała się być Street Fighterem, ale nie do końca wyszło. I tutaj też ciekawostka, bo wyszła też druga część Body Blows, która się nazywała Body Blows Galactic. I tam już oferowano jakby postacie już bardziej wymyślne, bo to jakby były z różnych galaktyk te postacie, ale pamiętam, że to już nam nie siadło. Postaci było tam bardzo dużo, faktycznie. Nawet niektóre miały fajne designy, pamiętam takiego typa całkowicie z wody zbudowanego, ale niestety sama gra już nam tak bardzo nie siadła jak Body Blows i w Galactic nie graliśmy aż tyle i jakoś to tam potem już gdzieś poszło w zapomnienie. Ale ten pierwszy Body Blows był naprawdę dobry i fajnie się w to grało i potem pamiętam, że na PC-cie jak miałem to Body Blows, ponownie ta sytuacja, którą będę powtarzał pewnie za każdym razem, że na PC-cie no ta gra nie była tak dobra jak na Amidze. No nie była tak dobra. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Na Amidze grało się w to o wiele lepiej. I chyba Body Blows Galactic koniec końców chyba na PC-cie się nie pojawił, bo ja tego na PC-cie nie miałem. Ale pierwszy Body Blows zdecydowanie na Amidze, fantastyczna giera na PC-cie. No taka sobie, można pograć. No druga rzecz, że też na Amidze była ta możliwość komfortowego, tu podkreślę słowo komfortowego grania na dwie osoby, czyli na dwóch joystickach. Kiedy na przykład przychodzili do mnie Czarek czy Zbylu i próbowaliśmy grać coś na dwie osoby, trzeba było grać na jednej klawiaturze i to już takie fajne i wygodne nie było. Myślę, że po części też to było powodem, że dużo tych gier graliśmy razem, więc był zupełnie inny odbiór ich, niż potem dostajesz tą grę, w którą grałeś z kimś i świetnie się bawiłeś, bierzesz tą grę, kupujesz na swój komputer i grasz sam. I gdzieś ten klimat znika, tak? Że to już nie jest takie fajne, nie ma tych emocji, nie ma tego śmiechu, zabawy, gdzieś tam to ulatuje i to już nie jest to samo. Także myślę, że tutaj też w dużej mierze o to chodziło. Dalej mamy mało znany tytuł, aczkolwiek ja go bardzo lubię i nawet go sobie kupiłem na Mega Drive'a, jest to Bonanza Bros. Bonanza Bros to można powiedzieć tacy protoplaści Raymana, ponieważ są to postacie, które nie mają jakby łączeń rąk i nóg, czyli mają jakby tak dokładnie jak Rayman. Bonanza Bros była dosyć ciekawą grą, otóż wcielaliśmy się w dwóch złodziei, można było grać na dwie osoby, którzy włamują się do różnych obiektów i zbierają skarby, pieniądze i tak dalej. No i są policjanci, którzy ich gonią. Wszystko w takiej bardzo fajnej grafice, prostej, ale takiej schludnej, czytelnej grafice. Bardzo fajnie się to grało w dwie osoby. Było tam dużo takich fajnych pomysłów, które myślę, że dzisiaj w grach są jakby... Znaczy, nie wiem, czy są akurat eksploatowane, ale jakby wydaje mi się, że ta gra w wielu aspektach jakby wyprzedzała troszkę swoje czasy, bo było to troszkę taka gra stealth.
Można było się chować za ścianą, jak na przykład policjant stał przy drzwiach, to można było go trzasnąć drzwiami. Takie różne pomysły. Gra ogólnie pojawiła się na maszynach arcade, ale pojawił się port na Amidze i pamiętam, że graliśmy z Arkiem w to głównie na dwie osoby właśnie. Bonanza Bros, zbierając te skarby, próbując przejść jak najdalej. Też towarzyszyły nam tutaj dosyć spore emocje. I powiem wam, jako że jestem, że bardzo lubię tą grę Bonanza Bros, bo właśnie ją pamiętam, jak to fajnie się grało z Arkiem i jak fajnie spędzaliśmy wtedy czas. Niedawno odpaliłem ją na Mega Drive'ie. No to jest ten Bonanza Bros, który był na Amidze, ale niestety już nie jest tak dobry. Z tego względu, że nie ma tej drugiej osoby, z którą grałem wcześniej, to już jakby no nie ma tych emocji, tak? I gra jest nadal według mnie dobra i nadal ją lubię i cenię za fajny design, ale no już granie samemu to już niestety nie to samo. Także dużo tych gier, tak jak mówiłem przy Body Blows, zyskiwało przez to, że z kimś się grało, nie? Że dwie osoby jakby tyrały i to było zupełnie, albo nawet trzy, albo i więcej, zupełnie był inny odbiór tych rozgrywek. Dobra, poczekajcie, bo mi się to zamknęło teraz. Kolejna gra, Cool Spot. Cool Spot było tyle ciekawą grą, że była to jedna z pierwszych gier, w których widziałem product placement. Wiecie lub nie wiecie, w latach 90. Cool Spot był chyba jedną z pierwszych gier, jaką znałem, ale nie znaczy to, że gry, które były totalnie chamskim product placementem, nie wychodziły. Wychodziły, bo na przykład była gra, nie pamiętam jak ona się nazywała dzisiaj, ale była gra, którą reklamowała firma Colgate, czyli od pasty do zębów. I chodziło się takim zębem, strzelało się z pasty do zębów i walczyło się z jakimiś zarazkami. To była jakby gra totalnie, totalnie reklamowa. Cool Spot dzisiaj się uważa, że product placement to jest takie... Wtedy zobaczenie, że postać Cool Spota płynie na butelce 7-Up było... To było niesamowite, nie? Że rzecz, którą znasz z realnego świata, 7-Up, pojawia się w grze, to było coś nie tak, nie? Wtedy product placement nie był czymś, za co trzeba było ganić, wtedy był wręcz czymś pożądanym. I Cool Spot okazał się ogólnie fajną grą, to był taki czerwona, nie wiem, piguła w okularach, która śmigała sobie po plaży, tam skakała, unikała krabów, no i właśnie na tej plaży były miejscami powbijane butelki właśnie 7-Up. Wiem, że ta gra, potem miałem ją na PC-cie i tej 7-Up już nie było. Widocznie umowa na product placement 7-Upa była tylko i wyłącznie na Amidze, a na PC-cie już chyba ta umowa nie obowiązywała, bo nie było tego. Pamiętam, że byłem zawiedziony tym, bo jednak chciałem zobaczyć tą butelkę u siebie na komputerze i ponownie, no ile na Amidze ta gra była świetna i animacja i to jak ten koleś tam robił sobie tak sobie, nie wiem, gibał się i sobie palcem pstrykał, nie? To było niesamowite na Amidze. Na PC-cie też to było, ale już takie niesamowite nie było. Już mniej ta grafika mi się podobała, nie miało tego feelingu właśnie zamigowego, z Amigi i z tego telewizora arkowego czy tam zbyszkowego, o wiele lepiej to wtedy wyglądało. Natomiast Cool Spot był fajną grą, aczkolwiek tutaj też jest taki problem, że Amiga miała bardzo dużo gier platformowych, bardzo dobrych, ale gry platformowe miały to do siebie, że one dość szybko się nudziły. Bardzo szybko występowała w nich taka powtarzalność i zmęczenie materiału. Ja pamiętam, że wtedy mając peceta, gry, w które ja grałem, oferowały troszkę innego rodzaju doznanie, nie wiem, na przykład Alone in the Dark, tak? Czyli taki pierwszy survival horror z prawdziwego zdarzenia, był zupełnie innym podejściem niż gry stricte platformowe, tak? Bo gry stricte takie platformowe, pamiętam, że one fajnie wyglądały i one fajnie się w nie grało, ale one były dobre tylko na krótką chwilę. Mało którą grę platformową na Amigę, ani czy ja, czy Arek, czy Zbylu, ktokolwiek kończył, bo one nie były aż takie, były wyjątki, nie mówię, bo były wyjątki, o których tu jeszcze powiem, ale większość tych gier niestety, no muszę przyznać, że po jakimś czasie dość szybko zamulała, nie? Dobra. Kolejna gra, kolejny srogi tytuł, który na początku grałem na Commodore i to było DuckTales. DuckTales, czyli kacze opowieści, czyli
siostrzeńcy Kaczora Donalda, tam był ten Scrooge, jak on się ta, Sknerus. No i to było, że oni zazwyczaj szukali, bajce było, że oni szukali różnych skarbów, no i zrobiono też grę. Gra polegała na tym, że ten Scrooge założył się z jakimś tam Szkotem, kto jest bogatszy, czy kto zdobędzie więcej pieniędzy. No i gra polegała na tym, że odwiedzaliśmy różne miejsca na świecie i tam były różne minigierki. I pierwszy raz tą grę miałem na Commodore i powiem wam, że jak na Commodore ta gra olśniewała grafiką. To było niesamowite, jak ta gra wyglądała na Commodore. Duże postacie, kolorowe. Dogrywało się to tyle, słuchajcie, że tam się można było zdrzemnąć pomiędzy dograniami niektórych plansz. Ja miałem niestety, ponieważ miałem pirata, nie wiem, czy była dyskietka uszkodzona, czy gra, więc była taka misja, w której się chodziło po jaskiniach, gdzie ścigała nas mumia. Na tej misji zawsze gra się wykrzaczała. Więc pamiętam, że miałem taką fazę, że na kartce, bo wtedy nie wiedziałem, spisywałem, które miejsca na mapie zawierają właśnie tą misję, żeby unikać tego, bo tam zawsze mi się to wieszało. No i słuchajcie, grę Arek, wielkim fanem tej gry też był Arek, zwłaszcza, że od niego miałem potem kupioną stację dysków, więc on jakby pierwszy grał w tego DuckTales na Commodore, potem ja grałem, gdy kupiłem od niego stację dysków. Pokazuje mi tą grę na Amidze. Chryste Panie, jak ja to zobaczyłem, słuchajcie, te kolory, ta animacja na początku, kiedy Scrooge skacze do basenu z pieniędzmi, on tam pływa, tam było, nie wiem, 10 klatek animacji, ale dla mnie, Chryste Panie, to była manga, anime, hentai, ojojoj, ola Boga, nie? To wyglądało niesamowicie i te kolory, te wszystkie, to wszystko to było to, co na Commodore, tylko było oczywiście odpowiednio dopakowanej jakości. Do tego ta muzyczka, to wszystko się tak fajnie zgrywało. Był taki moment, kiedy przed lotem, samolotem, bo zawsze gdzieś jak się leciało do określonego miejsca na mapie, była taka sekwencja, gdzie się leciało samolotem, no i to było dosyć trudne, bo nie dość, że trzeba było dolecieć, to trzeba było jeszcze wylądować. Jak zniszczyłeś samolot, to traciłeś jakieś tam pieniądze. No i był ten taki ten pilot ich, nie wiem jak on się nazywał, ten pilot taki jakiś, śmiglak, śmigło, nie wiem. I zawsze przed wylotem tego samolotu pojawiała się taka scenka, kiedy on coś tam mówił. Wtedy nie wiedzieliśmy nawet co, bo mówił po angielsku. No i on był właśnie tak przeniesiony jak z bajki, nie? Na Amidze to wyglądało bajecznie, nie? Te kolory w ogóle i to, że on mówił w ogóle, to było dla mnie w ogóle absurdalne. Na Commodore to taka bida, potem jak grałem to na Commodore, tak mi było smutno, że to takie bidne i uhuhu. Ale ta wersja amigowa, no to była masakra. W każdym razie dużo Warka grałem w to DuckTales, pamiętam, że mi się mega to podobało i świetnie to wyglądało i potem jakieś tam późniejszy czas chyba miałem to na PC-cie. No i co? No i to co zawsze, no już nie było takie dobre. Chyba nawet najbardziej mi się podobała ta wersja na Commodore niż ta moja wersja PC-towa, ale na Amidze to wyglądało bajecznie, nie? Bajecznie. Także świetna gra. Nawet dzisiaj powiem wam, że chętnie bym sobie zagrał w to DuckTales, bo sprawiało mi to masę radochy i tą grę wielokrotnie kończyłem, wielokrotnie wygrywałem z tym Szkotem, bo tam jeszcze tam gra była dosyć zaawansowana, bo można było na przykład na giełdzie tam też inwestować. Pamiętam, że nigdy nie kumaliśmy, o co chodzi z tą giełdą i o co tu w ogóle chodzi, nie? Te wykresiki jakieś zupełnie, to była gra dla dzieci, a tam inwestowanie w giełdę, nie? O co w ogóle chodzi? W ogóle nie rozumieliśmy, o co tam biega i jaka jest zależność z tym, ale wiem, że można było takie rzeczy robić. Flashback, dobra, słuchajcie, Flashback był reklamowany, przez moich kolegów był reklamowany, przez Arka Izbyla jako druga część Anotherworld. Pierwsza część Anotherworld była świetna, natomiast Flashback zaskakiwał fenomenalną animacją, kiedy ten typ biegł i ta kurtka mu się z tyłu podnosiła, czy jak wyjmował z zapazuchy broń, to było niesamowite, słuchajcie. Jak ja pamiętam pierwszy raz to zobaczyłem chyba u Arka, nie? To co prawda nawet nie mogliśmy przejść tego pierwszego poziomu w dżungli, bo nie umieliśmy, ale jak ja to zobaczyłem, Arek mówi, poczekaj, pokażę ci coś jeszcze. Reset i intro, nie? Kiedy on ucieka tym motorem i go ścigają. O Chryste Panie, jakie to było dobre, nie? To było niesamowite. I to jest też smutna część tej historii. Wiele lat później, gdy już miałem CD-ROM, czy tam kilka lat później,
postanowiłem sobie też flashbacka kupić na płycie CD, bo mówię, a to ja wam teraz pokażę, jak powinien wyglądać flashback. I się okazuje, że flashback na płycie CD, wszystkie te fantastyczne animacje, które były na Amidze, zostały przerobione na grafikę prerenderowaną. Paskudną w opór, ohydne to było. Zupełnie nie miało klimatu i wiecie, te filmiki amigowe, czy z wersji dyskietkowej z peceta, czyli tam, gdzie było to zbudowane z wektorów, były fantastyczne. Animacja, wszystko było super. Na płycie CD prerenderowane scenki, które wyglądały no jak gówno po prostu. Pamiętam, że byłem bardzo, bardzo zawiedziony tym i byłem bardzo, bardzo smutny, że nie jest to ten flashback, który jest na Amidze i było mi trochę wstyd. Natomiast we flashbacka, tak jak mówię, graliśmy trochę kminiąc, co tam zrobić. I pamiętam, że chyba nigdy nie przeszliśmy dżungli. Nigdy z tej dżungli żeśmy nie wyszli chyba. Więc te pierwsze poziomy, ale ta animacja, kurde, można to było oglądać, słuchajcie, godzinami. Jak on podchodzi na przykład z pistoletem wyciągniętym do krawędzi. Skacze, nie? Tak nogę wystawia i skacze, nie? Cała ta dynamika postaci, dynamika animacji, to było coś, czego nie było nigdy w grach. Wyglądało to niesamowicie, nie? I flashback to też taka gra, którą zawsze jak, znaczy teraz jej nie odpalam, ale jeszcze tam kiedyś odpalałem, to zawsze jak odpala się ten poziom w dżungli na samym początku, gdzie się zbiera ten kwadracik, czy tam ten sześcianik, no to dla mnie to jest po prostu taki, wiecie, taki powrót do przeszłości, nie? Jak w tym, w Ratatouille, że tuff, i od razu się cofam, nie? Jak u Arka gramy w to i mówię, o, jak to wygląda, nie? Także gierka naprawdę spoko. Dobra, dalej. Kolejna gra to również gra, którą grałem na Commodore, która święciła triumfy wręcz na Commodore, było to North and South. North and South to była gra z jednej strony zręcznościowa, z drugiej strony trochę strategiczna. Bardzo uproszczony system walki, ale miało to w sobie coś. Tam było dużo fajnych pomysłów. Na przykład to, że mogłeś robić napady na pociąg, to, że robiłeś napady na forty, to, że mogłeś podkradać pieniądze, że pojawiał się Indianin, który mógł ci jednostki zabić, czy ten Meksykanin, który ci mógł jednostki zabić, czy to, że pojawiała się flota i mogła ci za darmo jednostki przywieźć. Niby to było proste, ale było tam tak dużo fajnych mechanik, które tak fajnie się zmontowały razem, że gra była naprawdę dobra. I to, żeśmy grali oczywiście na dwie osoby, natomiast tu, o ile dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, na Amidze grało się to o tyle ciężko, że podczas walk, gdzie sterowaliśmy działem, kawalerią i strzelcami, zamiana poszczególnych jednostek następowała na klawiaturze. Więc jak jedna osoba siedziała na przykład przy klawiaturze i grała na przykład w North and South, to musiała też drugiej osobie też zmieniać jednostki. Pamiętam, że chyba jedno się zmieniało spacją, a drugie nie pamiętam dla drugiej osoby. I to było strasznie nieprzemyślane, bo no, dwie osoby musiały siedzieć przy klawiaturze. U Arka to trochę było niemożliwe, bo on miał tak mieszkanie skonstruowane, że tego się nie dało, więc sytuację, kiedy sorry, kliknęło mi się za dwa razy za szybko i nagle kawaleria lądowała w rzece, było dosyć częste w tamtym czasie, nie? Natomiast no, gra wyglądała świetnie, tak? Wyglądała świetnie na Amidze, na Commodore tak świetnie nie wyglądała. Lata później dowiedziałem się, że była ona wzorowana na komiksie, który też również w Polsce był wydany. O ile dobrze pamiętam, ono się nazywało Niebieskie Kurtki? Coś takiego chyba, Niebieskie Kurtki chyba. I na Commodore może tego rodowodu komiksowego nie było widać, ale jak spojrzycie na grafikę na Amidze, no to zauważycie, że faktycznie ten komiksowy sznyt i ten rodowód komiksowy jest tam dość wyraźnie zaznaczony. Natomiast no, North and South, absolutnie fantastyczny tytuł, ale tak jak mówię, no to jedna z takich gier, które fajnie się grało, kiedy grało się w dwie osoby. Samemu to może nie było aż tak dobre, ale jak grałeś w dwie osoby, to była zupełnie inna bajka, nie? No i to, słuchajcie, kiedy Arek odkrył, bo podczas uruchamiania gry był taki jakby fotograf, który robił zdjęcie, że jak najedziesz fotografowi mychom na dupę i klikniesz, to on wtedy podskakuje, nie? Taki easter egg.
Pamiętam, o, jakie po prostu super, nie? Że ktoś na to wpadł. Wtedy nas takie rzeczy cieszyły. Malutkie rzeczy, które nie miały żadnego znaczenia, ale gdy się odkrywało, to po prostu było wow, wow. Czekajcie, kota muszę wypuścić. No dobra. Dalej mamy, słuchajcie, Ricka Dangerousa. Rick Dangerous, w mojej opinii, to jest jedna z najlepszych gier na Commodore, jaka się pojawiła. Mówię tutaj o części pierwszej i części drugiej. Grałem w Ricka Dangerousa tak dużo, że potrafiłem całe dwie części przejść na jednym życiu. Ricka Dangerousa się po prostu wklepywało na pamięć. I to było też fajne, tutaj takie historie jeszcze wam przywołam z lat 90., kiedy ludzie już mieli, na przykład się te komputery upowszechniły, na przykład komodorki, i to fajnie było widać właśnie na przykład na Ricku Dangerousie, że ludzie jakby wpadali na pomysł, jak przejść grę dalej, i dzielili się tym ze społecznością na podwórku, nie? Czyli na przykład mówi, że dochodzisz Rickiem Dangerousem i nie wiesz, co zrobić, bo tutaj coś stoi. I ktoś mówi, ale ja przeszedłem dalej, nie? I mówić, musisz zrobić to i to i to. I przechodziłeś dalej i znowu potem ty próbowałeś. I ktoś nie mógł przejść, to ty mu pomagałeś. Także to było jakby takie wspólne przechodzenie gier. I to nie tylko w Ricku Dangerousie. Pamiętam, że na przykład, nie wiem, w grach przygodowych to było bardzo popularne, bo gry przygodowe były dosyć trudne na tamten czas, więc pomagali sobie ludzie nawzajem. W grach logicznych, na przykład One Step Beyond czy Pushover, też ludzie sobie podpowiadali, co trzeba zrobić. Ale w Ricku Dangerousie właśnie było to. I koniec końców Ricka Dangerousa jedynkę i dwójkę miałem w małym palcu, także przechodziłem, tak jak mówię, całe części przechodziło się na jednym życiu. Nawet robiłem sobie samemu dla siebie takie speedruny, kiedy patrzyłem na zegarek i patrzyłem, ile mi zajmie przejście na przykład pierwszej części Ricka Dangerousa, nie? Od początku do końca. I tutaj mówię o wersji Commodore. I pamiętam, że przychodzi, siedzimy kiedyś u Arka, przychodzi Zbyszek i mówi, że ma, wtedy jeszcze Arek nie miał Amigi, to było jak to Zbyszek miał Amigę tylko, i mówi, że ma Ricka Dangerousa na Amigę i nie może przejść, nie? Pytał, ooo, jaki cieniasz, nie? Doskonale wiedzieliśmy, że Zbyszek ogarnia Ricka Dangerousa, bo tam wszyscy grali w tego Ricka i przechodzili go od początku do końca, nie? Ja mówię, o, jaki cieniasz, nie umie Ricka. Mówię, dobra, chodź i przejdę, nie? I idziemy do Zbyszka, odpala tego Ricka, oczywiście oprawa, no bajka, nie? To nie to, co na Commodore, bajka. Chociaż na Commodore była również bardzo dobra oprawa, ale na Amidze była fantastyczna. I co się dzieje? Okazuje się, że Rick Dangerous 1 na Amidze jest dłuższy niż część PC-towa, część na Commodore. Tam, gdzie kończyła się Commodore, Amiga miała jeszcze kolejne poziomy. I tu było pokazane, co się dzieje, jak grasz bez znajomości plansz. My też nie mogliśmy przejść. Ginęliśmy co chwila. Nie znaliśmy tych plansz, nie znaliśmy rozkładu pułapek, co trzeba zrobić, gdzie trzeba zrobić. Do momentu, gdzie kończyła się gra Commodore, my żeśmy przechodzili to śpiewająco, bo ta rozgrywka czy na Commodore, czy na Amidze, ona aż tak bardzo się nie różniła i przechodziliśmy to płynnie. Ale w pewnym momencie następowała ściana, my nie wiedzieliśmy, co dalej zrobić, nie? Skoro nie graliśmy wcześniej w tą wersję wydłużoną, nie umieliśmy, tak? Zbyszek tutaj akurat to, że nie umiał, to jakby my też żeśmy nie potrafili. Zaczęliśmy dopiero rozkminiać, pamiętam wtedy, co trzeba dalej zrobić, nie? Nie wiem koniec końców, na ile wersja Amigowa była dłuższa od wersji Commodore'owej. Ciężko mi powiedzieć, natomiast Rick do dzisiaj pozostaje jedną z moich ulubionych gier na Commodore. Pamiętam, że potem na PC-cie miałem obydwie części Ricka i już było, może, no już grało się w to spoko. Nie mogę powiedzieć, że było gorzej niż na Amidze, bo też mi się podobało. Potem była druga część Ricka Dangerousa, który był już w kosmosie, również była bardzo dobra. I Rick to jest taka gra, którą chyba najbardziej bym chciał, żeby wskrzesić kiedyś w takiej jakiejś nowej formie, ale nadal pikselowej, bo to w 3D by się zupełnie nie sprzedało. Natomiast zastanawiało mnie zawsze, bo marka Ricka Dangerous, nie wiem, na świecie, ale w Polsce to był kult. Ludzie po prostu wszyscy tu znali Ricka Dangerousa, a nigdy więcej niż dwie części nie wyszły. Ciekawe dlaczego. O ile dobrze pamiętam, grę produkowało Core Design, które miało na swoim koncie sporo fajnych gier właśnie, ale fajnie było, jakby kiedyś wrócili do Ricka i zrobili taki remake, ale taki, wiecie, remake nie, że
przeniosą to w 3D, bo to w 3D to wiadomo, że to się nie sprawdzi, tylko żeby tą grafikę jeszcze ulepszyć. Chociaż nawet na dzisiaj, patrząc na Rika, tamten pixel art jest bardzo według mnie w porządku, wysokiej jakości, wygląda to super. Natomiast no, chętnie bym zagrał w nową wersję Rika Dangerousa, nie mówię, że nie. Bo te dwie części, które pojawiły się, dla mnie są absolutnie kultowe. Grałem, tak jak mówię, i na Commodore, i na Amidze, i na PC-cie i zawsze uważałem, że to są mega fajne gry. Zresztą tutaj z tych gameplay widzicie, znaczy nie wiem, bo jeszcze tych gameplay nie nagrywałem, ale mam nadzieję, że coś z mojej pamięci tutaj zostało, że wiem, jak przechodzić, gdzie unikać pułapek, więc pewne rzeczy jakby gdzieś tam w mojej głowie się zakodowały. I że widać, że grałem w to nie raz, skoro wiem, jak przejść. No, także chyba, że ginę jak lama, bo też tak może być, bo już czasy się zmieniły, więc nie wiem. No dobra, i ostatnia gra Space Ace. Space Ace, słuchajcie, to była gra, którą pierwszy raz zobaczyłem w Top Secrecie. Ciężko było wywnioskować, czym ta gra tak naprawdę jest. Opis gry wyglądał dziwnie. Było napisane 1, lewo, prawo, lewo, 2, fire, 3, góra, lewo, tył. O co chodziło? Nie wiadomo. Natomiast w Top Secrecie, czy tam w Secret Serwisie, mówiono, że to wszystko, co widzisz na screenach, jest ruchome. Mnie osobiście bardzo ciężko było sobie wyobrazić to, że postać, która była na screenie, która wyglądała jak przeniesiona żywcem z jakiejś animacji Disneya, na komputerze ona jest ruchoma. To było dla mnie wręcz nie do pojęcia i myślę, że to uczucie wiele osób miało, nie wiem, na premierę Dragon Slayera w 1984, kiedy na automatach królują gry, które są zbudowane z kilku pikseli, jakiś asteroid, i nagle masz automat z grą, gdzie masz animowany film. To było, wiecie, to tak jakbyś na werze VHS-ów pokazał komuś Blu-raya 4K, nie? To było niepojęte w ogóle, jak to możliwe? Ja miałem dokładnie takie samo odczucie, bo wiedziałem, że gry mogą mieć spoko grafikę, ale nie wyobrażałem sobie, że mogą być już wtedy na Amidze gry, które mają rysunkową, animowaną grafikę, gdzie wszystko się rusza. To było dla mnie niepojęte. I pamiętam, że Arek przyniósł tego Space Ace'a, nie pamiętam, na ile dyskietka było, chyba na 5, i próbowaliśmy w to grać, nie? Odpalasz ten początek, mamy takie króciutkie intro, no to wszystko jest animowane. Ja mówię, no nie wierzę, nie? To wszystko jest animowane. Nie wiem, ile to klatkach było w 12, ale mówię, kurna, no film animowany, nie? I próbujemy w to grać. No za cholerę nie potrafimy, nie? Klikamy lewo, prawo, lewo, ginie. Lewo, prawo, lewo, ginie. Pamiętam, że ogarnięcie tego, jak w to grać, no zajęło nam trochę czasu, że to trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć ten przycisk. Natomiast ciężko było w to grać z kilku powodów. Mnie było ciężko dlatego, że ja nie patrzyłem na akcję, gdzie jest bohater, tylko patrzyłem na ekranie, że się wszystko rusza, nie? Że to wow, wszystko i giniesz, nie? Wszystko mnie tam rozpraszało. Dzisiaj może to śmieszyć, ale w tamtym czasie taka grafika była no niespotykana. Żadna inna gra nie miała takiej grafiki animowanej jak Space Ace czy Dragon Slayer w tamtym czasie na Amidze. Nie było żadnej innej gry. Były intra do gier, na przykład, nie wiem, Super Frog miał takie intro animowane, gdzie tam on pił tą Lucozadę, to był później już. Ale to i tak nie było tak dobre jak Space Ace ani Dragon Slayer, bo to była w zasadzie animowana bajka, która działa się na ekranie telewizora. To było coś niesamowitego, nie? To był jakby pokaz czegoś, co wyprzedzało swoje czasy, w mojej opinii. Oczywiście gra była mega prymitywna i ja potem na PC-cie miałem Dragon Slayer Time Warp i to była gra, którą kończyłeś, jeżeli wiedziałeś, co robisz, a można było wbić na pamięć. Skończyłeś 3-4 razy grę, już miałeś wbite na pamięć, co gdzie zrobić, jak dany fragment przejść, nawet z zamkniętymi oczami.
to grę kończyłeś w około 3 minuty. To była gra na 3 minuty. Potem mogłeś zagrać sobie podobnie, znowu 3 minuty. Ja akurat Space Ace'a to może nie, ale Dragon's Lair Time Warp na PC-cie miałem tak opanowane, że odpalałem, oglądałem sobie film tutaj, a tutaj pyk, 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 pyk paluszkami. I wszystko, wiecie, ogarniałem, tak? Jak to przejść i tak dalej. Także to była gra, której jak wbiłeś na pamięć całą sekwencję klawiszy, co, gdzie, kiedy nacisnąć, no to 3 minuty ci zajmowało przejście gry. Space Ace pewnie też koło 3 minut. Natomiast no, na PC wygrywał tutaj tym, że się to aż tyle nie dogrywało. Na Amidze. O Chryste Panie, nie? Jak zginąłeś, to tam ci się dogrywała ta sekwencja, to czekałeś, przeszedłeś kawałek, zmiana dyskietki, przeszedłeś dalej, zmiana dyskietki, to doprowadzało do szału. PC akurat tutaj przy takich grach fantastycznie się sprawdzał, bo to wrzucałeś wszystko na dysk twardy i odpalałeś bez zero dogrywania. Natomiast no, na Amidze no były tam te problemy jednak, że trzeba było tymi dyskietkami trochę tam faktycznie wachlować. No dobra, tak wygląda druga dawka gier z Amigi. Nie opowiedziałem o wszystkich tak naprawdę, ale wybrałem te ciekawsze, które wydaje mi się, że też są tytułami dla mnie osobiście absolutnie kultowymi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że niedługo już zrobimy sobie jakiś stream z Amigi CD32. Która aktualnie już do mnie jedzie. Udało mi się kupić Amiga CD32, także uhu! Mam nadzieję, że ona w przeciągu 2 tygodni do mnie dojedzie, bo kupiłem ją z zagranicy, natomiast aż powiem Wam, że jestem sam podniecony tym, że zagram w te gry amigowe, tutaj co prawda na płytach, ale że zagram w niej i sprawdzę, jak one wyglądają, bo jasne, mogę sobie odpalić na emulatorze, ale graj na Amidze to graj na Amidze, nie tam na emulatorze. Także jestem zajarany tym strasznie i myślę, że niedługo zrobimy sobie... Moim marzeniem jest, może Kłas to ogląda, żeby Kłaza zaprosić na taki stream, bo Kłas ogarnia Amigę, miał Amigę, ja Amigi nie miałem. I fajnie by było skonfrontować to, co ja pamiętam, z tym, co on pamięta jako właściciel Amigi. Może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Jeszcze mu nie zaproponowałem, ale może uda się wspólnie taki materiał zrobić właśnie, gdzie pochylimy się nad Amigą CD32, która pewnie i dla niego, i dla mnie jest dość egzotyczna, bo ja nigdy CD32 na oczy nie widziałem, nie wiem, czy Kłas widział, Kłas miał chyba 500, o ile dobrze pamiętam. Także jest tutaj spore pole do popisu, bo z drugiej strony niby różne komputery, ale gry wychodziły podobne, więc myślę, że to może być dosyć ciekawym doświadczeniem, tak? Zwłaszcza, że gry na Amiga CD32 bardzo często coś tam oferowały więcej niż wersje dyskietkowe. Nie było tego dużo, niewielkie elementy, ale coś tam oferowały. No, zobaczymy, może tak, może coś takiego się uda. Jeżeli Wam się spodoba temat, to musicie Kłazowi napisać. Ja mu jeszcze tego nie zaproponowałem, ale jak mu zaproponuję, to postaram się go namówić na taki materiał, żebyśmy razem zasiedli na Amigą CD32 i skonfrontowali nasze wspomnienia wspólne, tak? Jako osoba, która nie miała Amigi, ale grała, no i Kłas jako użytkownik Amigi 500 chyba, co o tym uważa. No dobra, zobaczymy, czy to się uda. No, w sumie chyba to już wszystko. To tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało oczywiście, bo niedługo rozpoczynam kolejną, tu jeszcze wspomnę, kolejną partię Pogadajmy, gdzie będzie znowu topka. Ale tym razem będzie to troszkę coś innego. Już nie będą topki lat, a zresztą zobaczycie sami. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.